A z ostatnich badań wynika, że najczęstszym zadawanym pytaniem przez dzieci, przez naszą młodzież jest pytanie dlaczego. Jak się okazuje, to dziecko potrafi w ciągu dnia zadać to pytanie 300 razy. Jest to na pewno duże obciążenie dla nas, rodziców, kiedy musimy odpowiadać na pytania, a często na te pytania nie znamy odpowiedzi. Stąd powstała inicjatywa właśnie Dziecięcej Politechniki, aby przynajmniej na część tych pytań znaleźć odpowiedź w murach Politechniki Opolskiej. Mamy obecnie 14. edycję, czyli 14. rok prowadzimy naszą Dziecięcą Politechnikę Opolską. Dzisiaj nasi kiedyś studenci Dziecięcej Politechniki już są naszymi studentami. Bardzo dużo pytań mieliśmy w trakcie wykładu. Staraliśmy się na nie odpowiadać, chociaż niektóre były pytaniami trudnymi, na przykład czy to prawda, że spadające gwiazdy przynoszą szczęście. Jak usłyszałam, że jest o kosmosie, to sobie pomyślałam, fajnie, bo to jest, wydaje mi się, że to będzie dosyć interesujące, że da się fotografować telefonem niebo i myślałam, że takie teleskopy jak tam są przede wszystkim droższe.